Dobrze, zapraszam teraz Ewelinę Sołty ze szkoły podstawowej w Osieku. Tak? Oczywiście nie może zakończyć się przegląd piosenki Cecyliana bez występu naszego Sebika, to jest naturalna rzecz, więc zostawiłem to, co najlepsze na koniec, więc Sebik się przygotuje tam, pan do płytę puści, musi zaśpiewać, bo nie będzie miał życia inaczej. Witam Państwa bardzo serdecznie. No i moment, na który czekają wszyscy uczestnicy z ogromną niecierpliwością. Otóż jury w składzie, tak niegrzecznie zacznę, przewodnicząca Joanna Starzyńska, Barbara Godlewska, młode pokolenie muzyków Jakub Rezder, ustaliło
Jak ustaliło to za chwileczkę, jeszcze ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że no, bardzo mieliśmy trudny orzech do zgryzienia. Ja wiem, że Państwo, tak, ta komisja zawsze taką formułkę, ale autentycznie. Powiem tak, nie ma ani jednego zespołu, ani jednego solisty, który nie jest nagrodzony. Po prostu no, nie dało rady inaczej. Tak stwierdziliśmy, że nie może wyjść z dzisiejszego konkursu nikt, żaden zespół, żaden solista, który nie dostanie wyróżnienia przynajmniej, bo to się należało wszystkim. Wszyscy nam zaimponowali swoim przygotowaniem, swoim warsztatem wokalnym, no, że tak musiało być. Oczywiście pierwsze, drugie, trzecie miejsce też są przyznane. Znaczy tutaj takie zrobiliśmy dwie kategorie. Schole i zespoły w jednej kategorii, więc tutaj była rywalizacja bardzo duża, bo było dużo zespołów i w kategorii schola też. Bożu, od którego zaczynamy? Jeszcze wyróżnie zaczniemy, a zostawimy pierwsze, drugie miejsce na koniec. I jeszcze tylko dodam, te wyróżnienia to nie są wyróżnienia pocieszenia, to są prawdziwe wyróżnienia. To są prawdziwe wyróżnienia, naprawdę. Gratulujemy. I odczytujemy. Odczytujemy. Czas zacząć. Jest wyróżnienie dla Skoli Kocianowskie Nutki. Zapraszam tutaj przedstawiciela i brawa. Proszę bardzo. Proszę teraz o przedstawiciela zespołu Baraka za wyróżnienie w przegodzie piosenki. Zapraszam tutaj na scenę. Jest przedstawiciel. Wystarczy jeden. Jest? Jest. Wyróżnienie dla zespołu Dziewiąteczki. Proszę bardzo, przedstawiciela. A dzieci chciałyby, to wejdą tutaj z Julii. Dyplom dla zespołu Metanoia za wyróżnienie w przegodzie piosenki. Zapraszamy przedstawiciela. Jest? Czy nie ma? Idźcie, idźcie, koleżanko. Solista? Tak. Chodźcie. I wyróżnienie dla zespołu wokalno-instrumentalnego z Kocianowa. Zapraszam przedstawiciela. Oczywiście brawa, brawa. Jest przedstawiciel. Wyróżnienie dla zespołu Siódemeczki. Bardzo proszę tutaj na scenę Siódemkę. Nie, nie było Siódemki, nie? Jest Siódemeczka? Trio jest. Patrz jak wspaniały, tak. Chodźcie tutaj panowie. Dobrze. I teraz trzecie miejsce w przeglądzie piosenki religijnej zdobyła Schola Niebiańskie Słowiki. Zapraszam przedstawiciela.
proszę o ciszę. Drugie miejsce w przeglądzie piosenki Ceceliada 2014 zdobyła Schola Boże Promyczki. Proszę przedstawicieli. I pierwsze miejsce zdobyła Schola, ja na nie wiem. Nutki świętego Maksymiliana. Tę nagrodę muszą przyjść dorośli, to jest bardzo ciężki stół. Nie wiem, czy pan sam zabierze, może potem raczej będzie ciężko, ale zobaczymy. No, po tym pan sam zabierze, mówi osoby, czy proszę. Jest pan, proszę pan. Proszę o ciszę. A, jeszcze wyróżnienie zapomniałem, przepraszam. Jest jeszcze wyróżnienie dla Dominika Dąbrowskiego, proszę bardzo. Gdzie jest Dominik? No jest najmłodszy, więc... Chyba w historii. Żyli się uparło, że może po dwie nagrody musiałem po prostu przyznać. Zapraszam ją tutaj. Drugie miejsce. Dzisiaj będzie używać tableta. I tego tableta za drugie miejsce zabierze Klaudia Wieruszewska. Zabiera Aleksandra Smożniak.